Mama słyszy wołanie. Mamo, mamo, choinka się pali! Tyle razy mówiłam. Nie mówi się pali, tylko świeci. A po chwili... Mamo, mamo, firanki się świecą. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! To ja zacznę od zagadki i koniec dowcipów na ten odcinek. Uwaga! Dlaczego choinka nie jest głodna? Dlaczego? Bo jodła. Bo co? Bo jodła. Bo jadła. Już teraz rozumiesz? No. Jest takie drzewo, iglaste, choinka. Choinką może być na przykład jodła i zwykle bywa. I teraz powiem ci, że jodła, czyli jadła. O matko. No tak, żarty taty. A my tu mamy poważną sprawę. Świąteczną sprawę. Kochani słuchacze podcastu Dzieciandia. W tym niezwykłym okresie, gdy świat tonie w blasku choinek i migoczących światełek, chcemy Wam przekazać najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Niech te święta niosą ze sobą magię, pełnię radości i niezapomniane chwile spędzone w otoczeniu tych najbliższych. Do Was, dzieci, kierujemy szczere życzenia, abyście odnajdywały w sobie odwagę smoka, ciekawość małego odkrywcy i radość większą niż po znalezieniu największego skarbu. Niech prezenty pod choinką spełnią Wasze najskrytsze marzenia, a śnieg za oknem będzie idealny do zabawy w śnieżki. Niech każda migająca gwiazda przypomina Wam, że jesteście wyjątkowe, pełne fantazji i mocy. Młodzieży dedykujemy życzenia pełne pasji, kreatywności i odwagi w dążeniu do swoich celów. Niech te święta staną się dla Was czasem refleksji nad własnymi marzeniami, nowych pomysłów i inspiracji do osiągania kolejnych sukcesów. Pamiętajcie, że świat stoi przed Wami otworem, a każda przeszkoda może być trampoliną do osiągnięcia czegoś wielkiego. Rodzicom i opiekunom składamy życzenia spokoju sercu, ciepła w relacjach rodzinnych i czasu spędzonymi z najbliższymi. Niech Wasza miłość i wsparcie otaczają Wasze dzieci, jak niewidzialny koc, chroniąc je przed wszystkimi trudnościami. W te dni warto zatrzymać się na chwilę, docenić wspólne chwile i cieszyć się tym, co najważniejsze, wzajemną obecnością. Wszystkim razem, jako jedna wielka rodzina Dzieciandii, pragniemy podziękować Wam za to, że jesteście z nami. Niech te święta niosą ze sobą nie tylko radość, ale także wzajemne zrozumienie i życzliwość. A w sercu każdego z Was niech zawsze płoną cztery dary: nadzieja, pokój, radość i miłość. W tym wyjątkowym czasie pragniemy również podzielić się dwiema radosnymi nowinami na przyszły rok. Po pierwsze, obiecujemy, że Akademia Dźwięku i Przygody, którą przesiąknięte są odcinki Dzieciandii, będzie towarzyszyła Wam regularnie każdej niedzieli. Nie mamy pojęcia, jak to zrobimy, ale podejmiemy każdy możliwy wysiłek, aby tak się stało. Mamy nadzieję, że nasze magiczne opowieści będą z Wami w każdą niedzielę i będą pełne przygód i emocji. Po drugie, przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy prezent noworoczny i z pełnym zaangażowaniem obiecujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uruchomić internetową stronę dzieciandia.pl do końca tego roku. Tworzymy dla Was miejsce, gdzie znajdziecie jeszcze więcej przygód, kreatywności i edukacyjnej zabawy. Ma to być przestrzeń, w której każde dziecko znajdzie coś dla siebie, zanurzając się w świecie pełnym fascynujących historii i edukacyjnych przygód. Dziękujemy Wam za wsparcie, ciepłe słowa i to, że z nami jesteście.
Niech nowy rok przyniesie dużo uśmiechów, spełnienia marzeń i niezapomniany film z dzieciandią. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Tego życzy Wam cała nasza rodzinka. I nasza kotka Maciek. A ponieważ jest to czwarty, ostatni odcinek minicyklu świątecznego, to przyłączamy się do zapalenia świecy czwartej, świecy miłości. Po naszemu, czyli bajkowiskiem. A dzisiejsza opowieść ma tytuł Miłość. Zapraszamy! W Wigilię Halinka miała sen, który zapomniała po przebudzeniu, a który okazał się bardzo ważny w jej życiu. Tyle, że go nie pamiętała. Kraina tonęła w magii świąt, a serce małej dziewczynki biło w rytmie oczekiwania. Wędrując przez śnieżne obszary, śladem zapachu mandarynek, spotkała dokładnie taką samą dziewczynkę jak ona sama. Nie Halinkę, gdyż Halinka tylko śniła i one obie były tylko wytworem jej sennej wyobraźni. Senny los zaś związał je razem, by odzyskały magiczny tron. Druga ja, bo tak nazwała się ta spotkana dziewczynka, nieświadoma swych potężnych mocy, stała się kluczową postacią w śnie adwentowej opowieści. Halinka postanowiła pomóc drugiej ja odkryć prawdę i wypełnić jej przeznaczenie jako strażniczki magicznego dziedzictwa. Przez magiczne ścieżki, prowadzone zapachem mandarynek, dotarły do księżycowych kotów, mędrców krainy, którzy dostrzegli w drugiej ja przyszłą strażniczkę magicznego dziedzictwa. Podczas podróży druga ja musiała przejść przez liczne próby, a Halinka była u jej boku, wspierając ją w każdym trudnym momencie. Zaś zapach mandarynek otaczał je niczym aura ochronna, przypominając, że miłość i współczucie są kluczowe w każdej sytuacji. Dziewczynki spotkały magiczne stworzenia, których opowieści mówiły o mocy miłości. Odkryły, że nawet najtrudniejsze wybory można podjąć, kierując się sercem i życzliwością wobec innych istot. W miarę jak podróżowały przez krainę, stawały się świadkami siły miłości, która przewyższała wszelkie zaklęcia i czary. Nadszedł ostateczny moment. Druga ja stanęła przed magicznym tronem, a Halinka przypomniała jej, że moc, którą posiada, to dar miłości. Druga ja, dotykając tronu, odkryła w sobie nie tylko potężne moce magiczne, ale przede wszystkim zdolność dostrzegania piękna w każdym sercu. Księżycowe koty ogłosiły drugą ja cesarzową, strażniczką magicznego dziedzictwa, a cała kraina przyjęła ją z otwartymi ramionami. Adwentowe święto we śnie osiągnęło swoje apogeum, gdy druga ja zapaliła symboliczną świecę miłości. I wtedy odzyskała też swe prawdziwe imię. To nie był tylko akt zdobycia tronu, lecz przede wszystkim przemiana serca, które zaczęło bić w rytm miłości. I nagle wszyscy bohaterowie spotkali się przy świątecznym stole, a magiczna choinka rozświetliła ich obecność. Babcia i dziadek, tata, Halinka, cesarzowa, strażniczka i księżycowe koty zjednoczyli się w chórze świątecznej radości. To było jedno z tych magicznych chwil, gdzie czas zatrzymał się, a miłość rozkwitała jak najpiękniejszy kwiat w ogrodzie. Każdy bohater wnosił coś wyjątkowego do tego świątecznego spotkania, tworząc jednocześnie harmonię miłości i nadziei, jaką tylko święta mogą przynieść. Halinka uświadomiła sobie, że każdy z nas może być strażnikiem magicznych mocy, gdy nosimy w sercu miłość i gotowi jesteśmy się nią dzielić. To było adwentowe święto, które na zawsze pozostanie w ich sercach, jako opowieść o potędze miłości, przyjaźni i magii. Gdy ostatnie akordy adwentowej muzyki zamarły, a świeca miłości wciąż płonęła jasno na świątecznym stole, bohaterowie opowieści spojrzeli na siebie z uśmiechami na twarzach. Halinka, pełna radości i wdzięczności za magiczny przebieg adwentowych wydarzeń, czuła, że każdy moment był jak niewielki węzeł, który spiął ich serca w jedno. Babcia i dziadek, dumni ze swojej wnuczki,
wymieniali spojrzenia pełne ciepła. Ich opowieść o Adwencie pełna nadziei odnawiła wiarę w magię świąt i potęgę miłości, która łączyła pokolenia. Tata, który przeżył kosmiczną przygodę i córcia, która odkryła radość w najdalszych zakątkach wszechświata, razem czuwali nad blaskiem świecy radości. Cesarzowa, strażniczka magicznego dziedzictwa, otoczona była serdecznym uściskiem księżycowych kotów. Jej oczy świeciły blaskiem nowo zdobytej mocy, ale najważniejsza była świadomość, że te moce miały być używane z myślą o dobru, współczuciu i miłości. Adwentowe święto przemknęło jak czarodziejski taniec, ale zostawiło coś znacznie trwalszego niż pięknie udekorowane choinki czy upieczone ciasteczka. Pozostawiło w sercach bohaterów, a także tych, którzy uczestniczyli w ich opowieści, niezatarte wspomnienia o magii, która płynie z głębi serca. Świąteczna choinka zdobiąca przestrzeń była świadkiem zjednoczenia różnych mocy i talentów, które razem stworzyły harmonijną symfonię radości. Księżycowe koty opowiadały o tym, jak każde pokolenie wnosi coś wyjątkowego, co sprawia, że świat jest barwniejszy. Gdy czas Adwentu dobiegł do końca, a pierwsza gwiazda zaświeciła na niebie, wszyscy razem spojrzeli w niebo z wdzięcznością. To był moment, w którym magiczne światło świecy miłości przetrwało, przenosząc nadzieję na kolejne dni i lata. A potem Halinka obudziła się, rozejrzała wokół i powiedziała do postaci ze swego snu: święta to nie tylko czas magicznych przygód, ale także okazja do dzielenia się miłością i tworzenia niezatartych wspomnień. Magia jest wszędzie. Wystarczy spojrzeć głęboko w swoje serce i podzielić się nią z innymi. Zamykając oczy, Halinka wyciągnęła rękę w kierunku nieba, jakby chciała złapać iskry gwiazd. Jej uścisk obejmował wszystkich, tworząc niewidzialną nić, która łączy serca i duszę. Zrozumiała, że każde święto było nowym rozdziałem w magicznej księdze życia. Zmęczona Zida otarła czoło. Stała nad otwartą księgą. Koniec, babciu, powiedziała w stronę rudowłosej kobiety. Skończyłam piec. Jak widzisz, moc twych czterech zapachów i moc moich czterech świec poprowadziła wszystkich na właściwe drogi, wnusiu. Zida uśmiechnęła się i wzięła do ust cząstkę mandarynki. A ja co dostanę pod choinkę? Spytała Magdę. Przyjaciela, Mikołaj jutro odwiedza mnie na herbatce i chętnie skosztuje twoich ciasteczek. Uśmiechnęły się do siebie, ogarnęła je ta sama miłość, która płynęła przez czas, przestrzeń i wszystkie światy drzewa. Nawet te zapieczętowane i pochłonięte przez ciemność. Rudowłosa kobieta wstała i otworzyła okno. Jej głowę otoczył korowód świateł. Zida nie dała się zwieść. Wiedziała, że to nie są świetliki. Zresztą, cóż by robiły zimową porą? Ale maleńkie wróżki. Magda coś do nich szepnęła i wykonała ręką dziwny znak. I światełka w jednym momencie wystrzeliły we wszystkie strony świata, jak najdalej od okna. Zida uśmiechnęła się. Wiedziała, że Magda wypuściła małe wróżki w świat, by niosły ze sobą esencję nadziei, pokoju, radości i miłości. Ich migoczące skrzydełka rozświetlały ciemność, a każdy ich taniec na wietrze przypominał o magii, która tkwi w sercu każdej istoty. Niosły też coś jeszcze, ale o tym przekonano się znacznie później. Magda zaś przyglądała się Zidzie z dumą. Obie miały moc magiczną, każda inną, która przekazywana była przez pokolenia. A świat drzewa potrzebował teraz więcej niż kiedykolwiek wcześniej tej magicznej energii. Zadanie wykonane, wnusiu, teraz czas na ciebie, szepnęła Magda, patrząc na księgę, która leżała otwarta przed nimi. Dziewczynka odwróciła się i spojrzała na mądrą, rudowłosą kobietę. Dziękuję, babciu, za zaufanie. Teraz razem będziemy kontynuować naszą pracę, ocalając świat przed ciemnością. Czas nadszedł. Nie będziesz już sama dźwigać brzemienia, powiedziała z determinacją. Magda uścisnęła dłoń Zidy,
Obie spojrzały jeszcze raz przez okno na pokryty białym puchem śnieżnym krajobraz, a potem wyruszyły do domu rudowłosej, już gotowe służyć światu swoją magią. Przed samym wyjściem Zida wyciągnęła rękę i zamknęła swą księgę. Niech światło i magia zawsze triumfują nad ciemnością, szepnęła, zamykając oczy na chwilę. Nadszedł czas na to, aby kontynuować tę niekończącą się opowieść od świąt do świąt. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla Syrskich. Koniec! To wszystko, pa!